Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, szanowny panie wojewodo, szanowna pani kurator, panie starosto, panie wójcie, wszyscy szanowni państwo, drogie dzieci z gminy Niedźwica. To jest, proszę państwa, rzecz niebywała i warto w ten sposób do tego podejść. Warto na to zwrócić uwagę w ten poniedziałek rano 13 czerwca. Otóż takich inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, jakie mamy w tym roku, nie było nigdy w historii tego państwa. Nigdy. Gmina Niedźwica pod tym względem jest też rekordzistą, bo pan wójt jako były kurator dokładnie wie, w co trzeba inwestować. Trzeba inwestować w edukację. I dlatego zawnioskował wraz z radnymi o środki finansowe z Polskiego Ładu, w szczególności na infrastrukturę edukacyjną. I to zarówno w tym pierwszym rozdaniu, i dzisiaj jesteśmy w związku z tym tutaj i wmurowujemy kamień węgielny pod nowe przedszkole dla tych wspaniałych dzieci z gminy Niedźwica i dla ich rodziców. Ale zawnioskował o środki na infrastrukturę edukacyjną także z drugiego rozdania i w piątek mieliśmy przyjemność uroczyście wręczać panu wójtowi stosowny czek. A dlaczego jest to niebywałe? Liczby. 3 200 000 000 zł tylko z tego rozdania na infrastrukturę edukacyjną w całej Polsce. 3 200 000 000 zł. Nie licząc żłobków, bo gdybyśmy żłobki do tego dołożyli, to byłoby 3 800 000. Ale żłobki to jest infrastruktura opiekuńcza. Edukacyjna zaczyna się od przedszkola w górę. 3 200 000 000 zł w skali całego kraju. Tylko w województwie lubelskim 337 milionów złotych na infrastrukturę edukacyjną, co powoduje, że województwo lubelskie jest liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z Polskiego Ładu na ten cel, patrząc również na liczbę mieszkańców województwa lubelskiego. Łącznie w tym roku i w poprzednim z Polskiego Ładu, a zatem w ciągu jednego roku kalendarzowego, można powiedzieć, w ciągu zaledwie kilku miesięcy na infrastrukturę edukacyjną polski rząd przeznaczył w ramach Polskiego Ładu 5 200 000 000 zł. 5 200 000 000 zł. To są środki, których nigdy nikt nie widział na te właśnie inwestycje, a są one konieczne. Widzimy wspaniałe dzieci, które mają wspaniałych rodziców, które chcą być rzeczywiście w bardzo dobrych warunkach edukowane już na tym najwcześniejszym etapie swojej edukacji. Dlatego gratuluję panu wójtowi, gratuluję radnym, gratuluję rodzicom tych dzieci, gratuluję dzieciom, gratuluję nauczycielom tych inwestycji w gminie Niedźwica, która może być wzorem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na infrastrukturę edukacyjną. Powtórzmy raz jeszcze i pokażmy, że można. 5 200 000 000 zł na infrastrukturę edukacyjną, a tylko z tego rozdania 3 200 000 000 zł, z czego w województwie lubelskim 337 milionów. Gratuluję i dziękuję bardzo.